W dzisiejszym fascynującym odcinku powracamy do gry That's Not My Neighbor, czyli To Nie Jest Mój Sąsiad. Ponieważ do gry wyszedł potężny update 12.01 i w tym update'cie otrzymamy tryb kampanii, która będzie trwała 7 dni, czyli 7-dniowy atak sobowtórów. A także jak to bywa w kampanii, dowiemy się czegoś na temat fabuły gry. Całkiem przydatne. Tak samo jak przydatne są łapki w górę, dlatego pod tym odcinkiem zostawcie aż 7000 łapek w górę. Natomiast w komentarzu napiszcie hashtag update, aby maksymalnie zwiększyć zasięgi tego filmu. A ty, drogi widzu, jeżeli jesteś nowy i podobają ci się takie odcinki, to nie czekaj, w tym momencie kliknij czerwony przycisk subskrybuj. A więc doczekaliśmy się wielkiego update'u, który dodaje, uwaga, uwaga, tryb kampanii, a także zauważyłem, że coś takiego jak Endless Mode, jest to to samo co Nightmare Mode, ale będziemy tutaj mogli zdobywać punkty, dopóki nie zginiemy. Czyli tak długo będziemy grali, dopóki jakiś doppelganger się nie włamie. Ale to zrobimy sobie może w następnym odcinku, który będzie trwał milion godzin prawdopodobnie, ponieważ ja jestem bardzo dobry. Natomiast dzisiaj zajmiemy się trybem kampanii i mamy tutaj informację. Gra będzie zapisywana każdego dnia. Jeżeli sąsiad zostanie wyeliminowany, nie pojawi się on następnego dnia. Czyli jeżeli jakiś sąsiad zginie albo my go zabijemy, no to on już się nigdy nie pojawi, ponieważ no nie żyje. Jeśli doppelganger zostanie wpuszczony do budynku, wyeliminuje sąsiada i zajmie jego apartament, czyli prawdopodobnie będzie ten sąsiad mógł się pojawiać na kolejne dni, ale to już nie będzie nasz sąsiad, tylko to będzie doppelganger. Dobra, kampania trwa 7 dni, tak więc zaczynajmy, zobaczmy. Co tutaj? Wow, coś nowego. Dzień pierwszy. The Doppelgangers keep coming, czyli doppelgangerzy ciągle się pojawiają. Mamy tutaj jakąś gazetę, ale DDD jest tutaj po to, aby powstrzymać ich raz na zawsze. Nowa oferta pracy. Doorman, czyli jakby strażnik albo po prostu stróż. Stróż apartamentu. Okej, okay, umieszczony ten apartament znajduje się w downtown, tutaj widzę. Wymagania żadne. Wypłata minimum, czyli minimalna. Więcej informacji skontaktuj się z DDD. Tak więc nie mogę kontynuować, bo mam na szaro. Czyli mogę zacząć po prostu nową kampanię. Tak więc zaczynajmy. Tak, chcę zacząć dzień pierwszy jako stróż nocny. Tak jest, dokładnie tak. Zostajemy stróżem nocnym. Hello. Witaj, gratulacje dla ciebie. Otrzymujesz tę pracę. Dzięki, dzięki, na wymagania były bardzo niskie. Dobra, twoje zadanie to sprawdzać, czy osoby, które wchodzą do budynku, są mieszkańcami tego budynku. Nie zapomnij o dacie na ID. O, czyli tutaj mamy wszystko wyjaśnione. Pamiętaj, że jest luty 1955 roku. Okej, okay. Dzisiejsza lista tutaj proszę dla ciebie, zacznij swoją pracę. Okej, okay, nie ma problemu, uwielbiam moją pracę, uwielbiam pracę stróża nocnego. Swoją drogą chciałbym wam... Okej, okay. Już widzę, że z nim jest coś nie tak. Chciałbym wam dać informację, że na moim sklepie jest przecena na koszulki teraz i to jest tajna informacja, więc linka macie w opisie, możecie wbić i kupić sobie koszulkę 10 zł taniej. Chyba, bodajże jakoś tak zrobiłem promocję, więc warto skorzystać. A tymczasem mamy tutaj pierwszego gościa. Chłopie, ty nawet nie wyglądasz jak człowiek. Ty nawet nie wyglądasz jak człowiek, ale dobra, Isaac Gauss. Przypomnijmy sobie, jak się grał, tu się sprawdzało. Nie ma go nawet na dzisiejszej liście, okej, okay, zobaczmy. Powiedzmy, że ID jest okej, okay, bo tak, my sprawdzamy on gdzie mieszka, tak? On, musimy zobaczyć gdzie mieszka, czy jest logo DDD, czy kreseczki są do góry. F202, tak po prostu z ciekawości. Chciałbym zobaczyć reporter. Numerki raczej, dobra, to czy to ma jakieś znaczenie? Czy to ma jakieś znaczenie, czy ja to sprawdzę? Chłopie, wyglądasz dziwnie, proszę. O, moja głowa? O, źle spałem ostatniej nocy. Świetne wytłumaczenie. Twoja głowa to jeden wielki guz z jakimiś żyłami. Dobra. Jak się teraz tak? Tak, kontakt DDD. 3312. Zdecydowanie. Nawet chyba nie muszę. Tak, dobra, teraz dzwonię. 3312. Dobra, musiałem sobie przypomnieć, jak się gra trochę w tę grę, ale dobra. Już pierwszego dnia, pierwsza osoba, która weszła tutaj do budynku, to doppelganger. No to jest niewiarygodne po prostu. Dobra, skontaktowałeś się z DDD. Aha, grupa za chwilę tutaj przybędzie do tego budynku, nie ma problemu. Proszę poczekać, zaraz rozpocznie się protokół czyszczenia. Świetnie, pierwszy dzień w pracy i pierwsza osoba, która weszła do apartamentu, to doppelganger. Okej, okay. Cleaning protocol completed. Nice, okej, okay. Możesz kontynuować swoją pracę, z miłą chęcią.
Zamknięte jest zamknięte. Nie mogę kliknąć otwarte, bo będą włazić tutaj bez pozwolenia doppelgangerzy. Dobra, następna osoba. O nie, ona. Dobra, dzień dobry, witam serdecznie panią. I to jest tak, nasza Mikaels. Dobra, jest logo DDD, 73. Wygląda całkiem normalnie, jest na liście. Mikaelis, tak? Ty się nazywasz Mikaelis. Mikaelis. Ja cię muszę sprawdzić, bo wydaje mi się, że coś tu nie gra. Dobra, nacza Mikale 204, piętro drugie, czwarty apartament. Dobra, jesteś szefem, dobra. Right eye blue, left eye green. Dobra, right eye blue, to jest jej prawe oko, left eye green. Nie, right eye blue, tak? To jest prawe, a to jest lewe. Wszystko się zgadza. Dobra, kręcone włosy, ma piegi oraz okrągłą twarz. No ma okrągłą twarz, ja bym powiedział, że ma okrągłą twarz. Nie ma tutaj nic nadzwyczajnego, ale dobra, sprawdźmy. 789653, tak? 789653 665413 665, wait a second, 665413. No dobra, zgadza się, jesteś na dzisiejszej liście. Ale ja na wszelki wypadek zadzwonię pod 1346. Tak jakby sobie przypomnę, 1346 1346. Czy przypadkiem nie ma jej w apartamencie, albo czy coś złego się nie stało, może ona jest. A ta, która jest tutaj, to jest jakby doppelganger, zobaczmy. Cisza, nikt nie odbiera. Okej, czyli nikogo nie ma w apartamencie. No dobrze. Jest logo DDD, kreseczki 73. Wiesz co, ja cię wpuszczę. Wyglądasz całkiem normalnie, wydaje mi się, że jesteś człowiekiem. No, wydaje mi się, że ona jest człowiekiem i jakby wydaje mi się, że mogę ją wpuścić. Chociaż była tutaj, tak, była, dobra, wszystko się zgadza, okej. Może to była po prostu... O, dzień dobry panu, good afternoon. Czy to jest? Tak, to jest Steven Rootboys. Dokładnie tak, F0303, sprawdzamy. Jest logo DDD? Jest. Data jest. Wszystko się zgadza. A co to jakieś podróbka entry request? Dwie kreseczki DDD? Kolego, dobra, 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 entry request. Sprawdźmy. My entry request? Co jest z nim nie tak? Myślę, że wszystko jest okej z moim entry requestem. Nie, kolego, masz dwie kreseczki DDD zamiast trzech kreseczek. No, ewidentnie jesteś podróbą. Dobra, dzwonimy. Nie ma co. 3312, dzwonimy. 3312. Let's go, zobaczmy jak to będzie wyglądało. Zobaczmy, czy w ogóle uda mi się przetrwać 7 dni. To będzie dobre też, bo to może potrwać bardzo długo, całą kampanię przejść. Ale dobra, spróbujemy. Skontaktowałeś się z DDD. Grupa agentów zostanie wysłana do twojego budynku standardowo, tak? Jakby grupa tutaj zostanie wysłana i zabiorą tego gościa. Znaczy, ty doppelgangera, bo to nie był gość. To nie był prawdziwy człowiek, to był najzwyklejszy doppelganger. Dobra, clean protokół zakończony. Super, zakończony protokół czyszczenia. Możesz kontynuować pracę. Z miłą chęcią. Z miłą chęcią. Miejmy nadzieję, że będę dostawał tutaj więcej ludzi niż doppelgangerów. Zobaczmy, kto następny przyjdzie. Okej, okay, looks... Wyglądasz całkiem normalnie. Hi. Dobra. Where is ID i where is entry request? O, zapomniałam pokazać. Ta, jasne. Dobra. I w ogóle on nie był na dzisiejszej liście. Dobra, i w ogóle, właśnie, dobra, ty jesteś na dzisiejszej liście, whatever, tak? Dobra, jest logo DDD, data jest okej, okay, Natasha, Mikael. A to jest ta druga, tak? To jest ta druga, zobaczmy tutaj, logo DDD, trzy kreseczki. No dobra, F204. Żyję tutaj, whatever. Wróciłam ze szkoły. Dobra, F304. 1346, ja zadzwonię pod 1346. 1346. W teorii nie powinno być jej w domu, powinna być ta druga w domu, bo ta druga już wróciła, prawda? Powinna odebrać. Tak mi się wydaje. Okej, okay, nasza speaking. Nacza, nacza. Mojej siostry nie ma w domu. Czy wróciła? Możliwe, że to ona, ale możliwe, że też nie. Dobra, 1-3-2-6-9-8, sprawdźmy. 1-3-2-6-9-8, 5-3-4-4-4-6-2. 5-3-4-5-3-4-4-6-2. A? 1-6-9-8, 5-3-4-4-6-2. 5-3-4-4-6-2. Zgadza się, jakby wszystko się zgadza. Jeszcze muszę sprawdzić twój appearance, czy się jakby... dobra, zmęczone oczy, dwa kucyki, mały nos, round face. Nose, czekajcie, nose jest, oczy tak, uszy tak, dwa ponytailsy są, okrągła twarz.
No dobra, mogę cię wpuścić. Mogę cię wpuścić. Tak mi się wydaje, że mogę cię wpuścić, bo jeżeli pierwszego dnia już jakiś doppelganger tutaj wejdzie, to ja nie wiem. To ja nie wiem, co to będzie. Dobra, dzień dobry, hello. Hello, hello, witam panią serdecznie. Lois Stilnski. Okej, okay, trzy kreseczki Didi są, zdjęcie jest. 69 rok. 50. Wait, what? 1955. Ale czekaj, 1969, czy to nie będzie, jeżeli jest 1955 rok, a ona ma w dowodzie, że urodziła się w 69, to według moich wyliczeń matematycznych to jest nierealne. To jest nierealne. Dobra, coś jest nie tak z twoją datą. Coś jest nie tak z twoją datą, ale czy tylko to? Dobra, today ID. My ID? Okej, okay. No twoje ID. Nie widzę nic złego z moim ID. A, to jest expire date. Tak, to nie jest chyba data urodzenia, tylko... No właśnie, to było expire date, czy to było... Ojej, nie pamiętam. Czy to była data jej urodzenia? Nie, to była data ważności. Dobra, ja już się prawie tutaj pomyliłem. Nie, to była data ważności. Dobra, dobra, jest git. Przepraszam panią, tutaj drobna pomyłka. F0101, zobaczmy. 894569. Dobra, 894569. 723651. 723651, zgadza się. Wszystko się niby zgadza. Jest na dzisiejszej liście. Lois Stilnski. Sprawdźmy, Lois Stilnski. Jest ID git, przynajmniej tak wygląda. Trzy kreseczki w górę, DDD. Trzy kreseczki, DDD. No dobra, jeszcze appearance twój sprawdzę, bo coś mi nie gra, dobra. Wielkie usta, mole on the left cheek, round face, short hair. No dobra, ale tak na pewno short hair? No dobra, niech będzie, wpuszczam ją. Nie wiem, czy dobrze robię, nie mam pojęcia, muszę patrzeć na tę datę. Muszę patrzeć na tę datę, czy mają ważny dowód, bo bez ważnego dowodu nie mogę ich wpuścić. O, pierwszy dzień, dobra. Będziemy mieli podsumowanie. Lokalny farmer, Chester Titor, faces alien. Wow, czyli spotkał kosmitów na swoim traktorze. Okej. On oznajmił, że strzelał do tych dziwnych postaci, kiedy one atakowały jego ziemię. Są wielkie. Mroczne oczy, powiedział Chester. They had large dark eyes. Dobra, zobaczmy. Rekord. Czy to będzie rekord? A, to są moje ogólne achievementy. Dobra. Czy ja mogę kontynuować kampanię? Prawdopodobnie mogę. Ale tak, ja chciałem coś innego. Play. Chciałem tak, kampania. Mam nadzieję, że mogę kontynuować. Tak, dobra, chciałem zobaczyć. A, bo nie mogę zobaczyć podsumowania. Nie mogę zobaczyć podsumowania... Kto przeżył, a kto nie. Czyli muszę przejść wszystkie 7 dni. Dobra, kontynuuj kampanię. Dzień drugi, no dobra, niech będzie. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Może to jest faktycznie takie długie, że trzeba przejść 7 dni. Ej, to niezłe wyzwanie, jak mi się nie uda za pierwszym razem, to będzie jeszcze jeden odcinek dla was. Dobra, zaczynamy drugi dzień pracy. Okidoki. Myślisz, że to jest łatwa praca, ale nie daj sobie tego wmówić. Okej, okay? Oto twoja lista na dzisiaj. Powodzenia. Tak jest, już się zajmuję tym. Zobaczmy, dzisiejsza lista. Dobra, cztery osoby, tak? Czyli w teorii powinny cztery przyjść. Dzień dobry, witam pana. Nie ma pan kapelusza. Wait a minute. Appearance. Co jest nie tak z moim wyglądem? No ma pan kapelusz. Wszystko jest okej z moim wyglądem. No ewidentnie nie ma kapelusza. Alf Capuchin. No, F304. Where's a hat? Dobra, okej, okay. Nosi kapelusz, dobra. Ma monokul, ma. Wielkie wąsy, big nose. Where's a hat? Round face, zgadza się, wygląd jest okej. Okay. Wszystko się zgadza z pana wyglądem. Ha, ale tutaj, gościu, już tu nie masz... Gdzie masz datę ważności? Dobra, już coś jest nie tak, dobra. I to jest, nie masz daty ważności na dowodzie. Ja cię nie pytałem już o dowód, checklist. ID. Dobra, my ID? Tak, twoje ID. No. Nie widzę nic złego z moim ID. No, nie ma na nim daty chociażby. Nie ma na nim daty. Ach, dobra, dzwonimy 3312.
Ach, te doppelgangerzy. 3, 3, 1, 2. Jestem ciekaw, jakie dzisiaj nowe potwory spotkamy, bo też podobno dodali jakieś nowe. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Okej, uwaga. Ding dong, dzwonimy, skontaktowałeś się z DDD. Grupa agentów zostanie wysłana. Skipujemy to, bo to już znamy na pamięć. Dobra, protokół czyszczenia został wykonany. Możesz kontynuować pracę. Tak jest, czas wykonać pracę. Let's go, zobaczmy. Co teraz, kto następny? Zamknięte, zamknięte. Okej, okay, dzień dobry pani, witam. Wygląda pani całkiem normalnie, ale jakoś nie ufam ci. Dobra, jest logo DDD 1980, czyli jest data ważności. Logo DDD, dobrze. F104, F104, zobacz. O nie, to są te siostry. Oh my god, nienawidzę. Obie są modelkami, obie wyglądają tak samo. Która ty jesteś? Pokaż się. Selen, swe coś tam. Selen, swe coś tam. Czyli tak, po tej stronie jest. Dobrze. On the right cheek, small pointed nose, zgadza się, slim, long neck, ma bliźniaczkę, tak, slim, long neck, ma bliźniaczkę. Kolczyki ma? Ma kolczyki, czyli się zgadza. No dobra, wszystko się niby zgadza, ale tak, sprawdźmy numer. Czy jesteś na dzisiejszej liście? Ale nie macie na dzisiejszej liście. Też pisaliście mi kiedyś, że jak kogoś nie ma na dzisiejszej liście, czyli tak, jest na liście, nie ma, dlaczego cię nie ma? Nie mam jej na dzisiejszej liście? Nie macie na dzisiejszej liście. Myślę, że to jest błąd. Powinna być na dzisiejszej liście. Spójrz na listę jeszcze raz. Nie, nie macie na dzisiejszej liście. I nie dała żadnego argumentu typu, no musiałam wyjść do pracy czy coś. Sprawdźmy checklistę jeszcze raz. W sensie, twórzmy to i wejdźmy tak. 785 785 613 785613 269514 269514, zgadza się. Wszystko się zgadza, ale nie macie na dzisiejszej liście. Powinienem ją wpuścić czy nie? To jest dobre pytanie. Nie ma. Nie macie na dzisiejszej liście. Myślę, że to jest błąd. Powinna być na tej liście. Spójrz na listę jeszcze raz. Nie, ewidentnie cię nie ma na tej liście. I nie dałaś żadnego sensownego powodu, dla którego miałoby cię nie być na dzisiejszej liście. No, dokładnie. Logo DDD, trzy strzałeczki. Logo DDD, trzy strzałeczki. Trzy kreseczki. Sprawdzam wszystko dokładnie, ale kompletnie nie ma tutaj żadnych informacji. No i teraz pytanie, czy ja powinienem wezwać DDD, czy nie? Skoro nie ma jej na dzisiejszej liście. To jest trudne, bo ja tego nigdy nie ogarnąłem ostatecznie. Ale dobra, skoro nie ma jej na dzisiejszej liście, nie dała żadnego Severzt. Severz, chyzyty. Chyzyty, tak? Chyzyty, zgadza się. F01. Selenne. Tu się zgadza, selenne. Dobrze jest napisane? Selenne, zgadza się. Logo DDD. Dobra, nie wiem, ja jej chyba nie wpuszczę. Nie ma jej na dzisiejszej liście. Kompletnie nie ma jej na dzisiejszej liście. Dobra, 3, 3, 1, 2. Najwyżej sąsiadka zginie. Ej, w sumie mogłem zadzwonić do jej siostry. Anuluj. O nie, już za późno. O nie, dobra, okej, okay, mogłem zadzwonić do jej siostry, zapomniałem o jednej rzeczy. O, kontynuuj pracę, dobra, zobaczymy, czy to wypali. Okej, okay, kontynuuję pracę, zamknięte jest, zamknięte. Pięknie. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało teraz. To przyjdzie. A. Sorry. Czy mogę to otworzyć? O, dzień dobry. Drobne problemy, to mój pierwszy dzień. To mój pierwszy dzień w pracy. Ej, czy ja zepsułem grę? Czemu jest alarm? Powinno być odwrotnie. Powinno być odwrotnie. Co jest? Okej, okay, dobra. Tak, powinno być. Spam, spam. Może się naprawi. Nie. Dobra, będziemy mieli teraz ludzi normalnych podczas alarmu, bo inaczej się tego nie da zrobić. Nie da się tego wyłączyć. Tak, bo zepsułem grę, widzicie? Mogę zamknąć, ale to nie powinno tak wyglądać. Dobra, sprawdźmy ciebie tak na szybko, pani Gloria. Weźmy tak, może będzie doppelgangerem. Dobra, nie, albo nie mogę sprawdzać nawet, ale zepsułem grę. Dobra, jest logo DDD, pani Schmidt, Gloria. Pokaż się, czy ty wyglądasz normalnie? Muszę zobaczyć aż. No ewidentnie normalnie.
Gdzie pani mieszka? Muszę zamknąć, ale zepsułem, nie wierzę w to. Zbugowałem grę, F0201, dobra, 0201. Bankierem jesteś, dobrze. Wszystko się zgadza co do wyglądu, oprócz, gdzie masz kolczyki? Masz kolczyki, dobra, wszystko jest git, okej, okay, spoko. Trzy kreski, logo DDD, mamy to, trzy kreski, dobra, sprawdźmy tylko jeszcze numerki. F01, nie, F020, dobra, 698522. Ok, 698522, 3411150. Ok, 341150. 341150. 34, dobra, zgadza się, dobra, więc co, wpuszczę cię. Po prostu cię wpuszczę. No i co teraz? Przyjdzie ktoś kolejny? Jak to będzie wyglądało? Oh my god. Good afternoon, good afternoon, witam pana. Coś mi tu nie gra, bo ja już pana wpuściłem. Ja już pana raz wpuściłem, dobra, zamknijmy to. Alf Kapucin. Zawsze nosi kapelusz. Ma kapelusz, okej. Okay. A czemu masz bliznę jakąś tam na głowie, a której nigdy nie miałeś? Dobra, musimy ten dzień zakończyć, bo ten dzień jest zbugowany, totalnie. Dobra, gdzie ty mieszkasz? Mieszkasz na 0304. 0304. Prawnik. No dobra, pierwsze co to tak? 4258. Dzwonimy. 4, 2, 5, 8. No dobra, zobaczmy. Może odbierze, jakby wpuściłem go, więc powinien być w mieszkaniu. Aha, chwila prawdy. Okej, okay. Dobrze, to jest jego żona. Mój mąż nie jest w domu, może go wpuściłem dzień wcześniej. Czy wrócił? No ciężko stwierdzić, niby wrócił. F03, no niby wrócił, niby wrócił. Ale ja widzę bliznę tutaj. On nigdy tej blizny tutaj nie miał. No, on nigdy tej blizny nie miał. Dobra, dzwonimy. 3312. 3, 3, 1, 2. Dobra, nara kolego. Nara, bo ewidentnie trzeba się cię pozbyć. Może teraz mi się odbaguje, może teraz już będzie normalnie. Dobra, skipnijmy to. Tak, już będzie okej, okay, dobra. Wynik protokół completed. You can continue your job. Mam wrażenie, że kogoś zatłukłem, jakiegoś sąsiada biednego. Zamknięte. Ktoś przyszedł. Nie. Znowu to samo. Oh my god, dobra. Okej, okay, spróbujmy to rozwiązać i zakończyć ten dzień, to się gra odbaguje. Ale zepsułem totalnie grę. F0201, dobra, F0201, ale jest trudniej. Okej, okay, big eyebrows, wielkie wąsy, nosi czapkę, round face, short hair. Sprawdźmy. No, o, ewidentnie wszystko się zgadza, jeśli chodzi o jego wygląd. Arnold Schmidt, 77856, tak? Gdzie ty mieszkasz? 0201, dobra. 778566. Dobra, 788566, 219322. 219322. 219322. Wszystko się niby zgadza. Jesteś na dzisiejszej liście? No jest na dzisiejszej liście, dobra, wpuszczam go. Ryzykuję, nie mam wyjścia, no muszę go wpuścić. No nie było innej opcji, prawda? Nie było innej opcji, musiałem go wpuścić i... Ktoś jeszcze przyszedł. Znowu ty? Come on, chłopie, ale już ciebie raz tutaj... Dobra, co jest nie tak z tobą tym razem? Co jest nie tak? Znowu Alf Kapucin. Dzwonię do mieszkania jego, czekajcie. Pokaż appearance. Nie with my appearance, nic. Okej. Okay. Czy ja tamtego wpuściłem? To jest dobre pytanie. Nie, ja tamtego się pozbyłem. Nie pamiętam już co, już nie pamiętam co robiłem. Za dużo rzeczy. Checklist, wyłącz, dobra. Entry request. Dobra. Zapomniałem pokazać mojego entry requestu. Dobrze, F0304. Mhm. Tamtego chyba wyrzuciłem. Dobra, F0304. 4258, dzwonimy. 4258. No i zobaczmy. Zobaczmy, czy ktoś odbierze. W sensie odbierze jego żona, ale powie, nie ma go w domu. Jak nie ma go w domu, to go wpuszczam i tyle. Co będzie, to będzie. Dobra, gada. He's not at home. Dobra, czyli to musi być jej mąż, prawda? Dobra, zgadza się, wygląda pan całkiem normalnie. Tak mi się wydaje. Mhm, tak. Reason, jestem w the building. Zgadza się.
60, jeszcze pan ma dowód, dobra, wpuszczam go. Wpuszczam go i miejmy nadzieję, że to już był ostatni na dzisiejszy dzień. Tak mi się wydaje, że to powinien być ostatni. Chyba. Jeszcze ktoś przyszedł. Dobra, kto tym razem? A ten przyszedł, dobra. Zobaczmy. DDD 66, Steven Root Boys, zgadza się. Jest DDD logo, ok, F0303. 0303, 4242. Jest pilot, ok. Big nose, wear glasses, short hair, small head. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o jego wygląd, wszystko jest ok. Chociaż te usta wyglądają trochę dziwnie. Sprawdźmy. Nie, wyglądają normalnie. Wyglądają normalnie. Sprawdźmy jeszcze tylko numerki. Czyli tak, 565845. 565845, 455965. 455965. Dobra, wpuszczam go. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, ale wpuściłem go. I uwaga. Jeszcze ktoś przyszedł? Kto tym razem? Znowu ty! Ej, przecież cię wpuściłem, gościu. Coś jest nie tak z tym. Na pewno coś jest nie tak. Logo DDD, trzy kreski. Jest git. Logo DDD, trzy kreski. Zgadza się. Arnold Schmidt. 77856. Co jest nie tak? 77856. 66219. 66219. 322. 322. Dobra. Wear hat, round face, short hair. Wszystko się zgadza. Ha. Wszystko się zgadza. A czekajcie. Ta broda jest trochę dziwna. Nie, normalna w sumie. Taką, jaką powinien mieć. To jest dziwne, ale dobra. Na którym ty piętrze, kolego, mieszkasz? Jestem rezydentem. F0201. Dobra, 5123. Dzwonimy. 5123. Zobaczmy, co jego żona powie, skoro już chyba jednego takiego wpuściłem. Jestem ciekaw, co z drugim. Aha. Dobra, okej, okay. Speaking. Jesteśmy teraz w apartamencie, więc ten musi być. Nie oczekujemy dzisiaj nikogo. Ha. Tu się zgadza. Co jest z nim nie tak? Coś może z wyglądem? Okej, okay. Boję się, że coś odwaliłem. Że coś odwaliłem i wpuściłem nie tego, co trzeba. Takie mam wrażenie. Ale dobra. A dzwonimy. 3312. 3312. No nie ma wyjścia, trzeba się go pozbyć. Dobra, zamknę to i zamknę. Mogę zamknąć, żeby nie psuć? Nie bagować? Dobra, clinic protocol completed. Możesz kontynuować pracę. Okej, okay, miejmy nadzieję, że to była ostatnia osoba na dzisiaj. Uwaga. Czy odbagowałem grę? I? Jej, dobra, przeżyłem, chyba. Przeżyłem ten dzień. Beloved of the city lost their life yesterday because of doppelgangers. Oh my god. O, jest tutaj, doppel you let in. Żadnego nie wpuściłem i sąsiedzi, których zabiłem. Selene Schwartz. No niestety, Selene, bardzo mi przykro, ale no niestety musiałaś oddać życie za doppelgangerów. W sensie przez doppelgangerów straciłaś życie. Tak więc spokojnie, na razie tylko jedna sąsiadka straciła życie. Kontynuujmy dzień trzeci, zobaczmy, co mnie dzisiaj czeka. I miejmy nadzieję, że gra już się odbaguje i miejmy nadzieję, że wszystko wróci do normy. Okej, okay, jest środek tygodnia. Okej, okay, środek tygodnia się zbliża. Mam nadzieję, że wszystko było okej. Okay. Tak, poza tym, że ukatrupiłem jedną sąsiadkę, to wszystko jest okej, okay, jest git, haha. Okej, okay, to twoja dzisiejsza lista. Dobrze, zobaczmy, co tam dzisiaj na dzisiejszej liście ciekawego. Wow, ile ludzi. Wow. O nie, ja ciebie znam, ciebie trzeba podwójnie sprawdzić. Doktor W. Afton. Aha. Ciebie trzeba sprawdzić. Dwie kreseczki DDD. O ty. Dobra, 3, 3, 1, 2. Doktor W. Afton, czyli tak zwany William Afton. Oczywiste było, że coś z nim jest nie tak. Zawsze z nim coś jest nie tak. Okej, okay, skontaktowałeś się z DDD. Skipujemy to. Dobra, na razie, panie Afton. Okej, okay. Clinic protocol completed. Możesz kontynuować pracę. Nice. Tak więc kontynuujemy naszą pracę. Dzień trzeci się rozpoczął. I zobaczmy, kto tutaj przyjdzie dnia trzeciego. O, dzień dobry.
Dziwny ma pani sweterek. Bardzo dziwny. Ale dobra, nieistotne. Nie będę się jakby tym przejmował. Co ty ciekawe? Co ty ciekawego masz? Raftelin Capuchin. Dobra, trzy kreski, DDD logo jest. Trzy kreski, logo DDD jest. Jestem rezydentem F0304. 0304. Okej. Okay. Housewife. Dobrze. Long face, big nose. Włosy i headband nosi. Tak? Czyli opaskę taką na włosy. Czy ty wyglądasz tak samo? Kolczyki, broda. Ten dziwny sweter, jakby... To mi najbardziej nie pasuje. Ma korale. Dobra, chyba wszystko jest okej. Może ja tutaj jestem przewrażliwiony na punkcie tego. Ale dobra, zobaczmy. Ja sprawdzę pani numerki, bo numerki mogą się nie zgadzać. 568-554. Dobra. 568-554. 596-329. Okej. 596-329. Numerki się zgadzają. To się zgadza. Dobra, wszystko jest okej, okay. Jest podejrzane, 62 rok jest, okej, okay. Raftelin przez 2L, tak? Raftelin, Capuchin. Dobra, wszystko jest okej, okay. Ale zadzwoni, 4258. 4258. Dzwonimy do pani męża, może pani jest w domu, to jest jakby, nie mamy pewności stuprocentowej, dlatego też trzeba sprawdzić to i zweryfikować. Okej, okay. Ale w speaking. Mojej żony nie ma w domu. Czy wróciła? Tak, wróciła. Nie podoba mi się to. Czy... Nie, dobra, wszystko jest okej. Proszę, niech pani wchodzi. Niech pani wchodzi. Checklisty już nawet nie sprawdzałem, bo to się nie opłacało. Bo i tak jakby wszystko było okej z nią. Dobra, kto następny? O nie, znowu ty. Dobra, good afternoon. I w ogóle swoją drogą już czytałem, to jedna sąsiadka się nie pojawi. Tego jestem pewien. Dobra, Mikaels, nasza, czy jakiej tam. A tamta w ogóle była na liście? Była na liście. Ty też jesteś na liście, dobra. Gdzie jest twoje entry request? Zapomniałam pokazać, standardowo, zgadza się, jest F204, F204. Sprawdźmy od razu numerki. Right eye blue, left eye green, czyli lewe... Lewe zielone, left eye green, tak? Left eye green. Gdzie ona była? Gdzie ty mieszkasz? F02, dobra. Prawe niebieskie, lewe zielone. Prawe niebieskie. Lewe zielone, prawe niebieskie. Dobra, zgadza się. Jakby to jest chyba najtrudniejsze, żeby określić prawą stronę, a lewą. Okej. Okay. 789653. Sprawdzamy. 789653. 665413. 665413. Zgadza się. Numerki się zgadzają. Data się zgadza. Wydaje mi się, że nasza. Dobra, wpuszczamy. Tak, wygląd jeszcze sprawdzę. Na wszelki wypadek. Wygląd, włosy kręcone, ma piegi, okrągłą twarz. Jak najbardziej wpuszczam. Nawet nie dzwonię do apartamentu, bo nie opłaca się, wpuściłem ją, więc raczej to była ona, ale... Dobra, co jest z tobą nie tak? Coś z tobą musi być nie tak. Bo już taką jedną wpuściłem. O-o. Trzeba by na pewno taką wpuściłem. Dobra, zadzwońmy do apartamentu. Ona jest na piętrze pierwszym, z tego co pamiętam, tak? Albo i na piętrze drugim? Chyba tak, chyba to było piętro drugie. Nie, a w ogóle jesteś na liście? Jesteś na liście, ja ją wpuściłem, to jest najlepsze. F0304, przepraszam, F0304. Na samym końcu mieszkacie. Okej, okay. Long face, big nose. Włosy. Dobrze. Dobra, może numerki się nie zgadzają, błagam. 568-554. Może chociaż te numerki będą mi się nie zgadzały. 568-554. 596-329. 596-329. Zgadza się, to też się zgadza. Logo DDD, trzy kreski. Dobra, to jest podejrzane, bo wszystko się zgadza. To nie może tak być, że wszystko się zgadza. 4258. 4258. To nie może być tak, że wszystko się zgadza. Coś ewidentnie jest nie tak. Dobra, odbierze. Ale w speaking, dobra.
Jesteśmy w tym, jesteśmy w apartamencie. Nie oczekujemy kolejnych wizytorów dzisiaj. Czyli jesteś podróbą, ale masz wszystko idealnie zrobione, tak? I jedyną podróbą to jest to, że już jedna taka jest. Czyli jesteś perfekcyjnym doppelgangerem, rozumiem. Dobra. 3-3-1-2. 3-3-1-2. Nie mam pojęcia, czy dobrze robię. Wszystko się okaże tak naprawdę po przejściu tej nocy. Dobra, skontaktowałeś się. Proszę ją usunąć, to jest doppelganger. No bo już jedną taką wpuściłem, nie może być dwóch takich samych. To jest jakby na logikę brane. Dobra, następna osoba. Proszę następną osobę. Proszę wchodzić, proszę się nie pchać. Okej, kto tym razem? O, ty! No dobra. Czy ja już ciebie nie wpuściłem przypadkiem? F0201, dobra, F0201. Dzwonimy, 5123. To jest pierwsze co robię, co nie? 5123. Fajny numer, 5123. Okej, może odbierze. Jak już odbierze, to znaczy, że już jest, więc drugiej nie mogę wpuścić. To całkiem logiczne. Okej, Arnold Schmidt speaking. Mojej żony nie ma w domu. Czy wróciła? To się jeszcze okaże, czy wróciła. Albo mi się coś tutaj już pokręciło, albo już taką wpuściłem tutaj. Ale tak to jest z doppelgangerami, co nie? Dobra, trzy kreski są. Są, zgadza się. 74, zgadza się. I teraz tak, F0201 698522. 698522 341150 341150. Dobra, wszystko z tą w porządku. Ale tak na wszelki wypadek przesłuchajmy ją, moje ID. Nie widzę nic złego z moim ID. No nie widać nic, okej. Mój wygląd? Wszystko jest tak, jak powinno wyglądać. Okej, my entry request? No, więc wszystko jest okej z moim entry request. No wydajesz się być w porządku. No nie, jesteś na dzisiejszej liście. Okej, powinna być na dzisiejszej liście. No widzę, jest wszystko git. Kolczyki, uszy. No tak, wszystko jest git. Dobra, wpuszczam cię. Chwila, ale mogę jeszcze sprawdzić jedną rzecz. Round face, mole on the right cheek, short hair, round nose. No dobra, niech ci będzie, wpuszczę cię, ale tylko dlatego, że nie ma nikogo w domu. Nie ma nikogo takiego w domu jak ty. O nie, dobra, ten, good afternoon. Okej. Dobra. Rude boys, tak? Proszę pokazać swoje ID. Czemu pan nie pokazał ID? Coś jest pewnie nie tak z pana ID. Jest na liście niestety, dobra, F0303. Logo DDD. To jest najgorsze, powinienem też sprawdzać chyba nazwiska. 58, więc jeszcze się mieści w granicy. Więc tak, gdzie ty mieszkasz, panie kolego? 0303, sprawdzamy. 964516. 964516. 184611. 184611. No dobra, w teorii wszystko jest w porządku. Ale sprawdźmy tu. Wygląd też ok. Ma wąsy, ma nos, ma brudkę i pali. Always wears a hat. No ma kapelusz, zawsze nosi kapelusz. Ale czy taki? Always wears a hat. Zgadza się. Jestem rezydentem tego budynku. Ale zadzwonię jeszcze do twojego syna chyba, tak? Pilot retired. 4-2-4-2. Dzwonimy. 4-2-4-2. Let's go. Zobaczmy, co ciekawego powiedzą. Co powie jego syn? Czy jego ojciec jest w domu, czy może go nie ma w domu? O. Steven speaking. Nie ma mojego ojca w domu. Okej, idealnie. Czyli jakby zgadza się wszystko, mogę go wpuścić. O, nie, a to nic nadzwyczajnego? Nie. Dobra, wpuszczam pana. Niech będzie, niech stracę. Niech stracę i wpuszczę pana, bo co innego mi zostało tak naprawdę? Nic mi nie zostało, jak wpuścić go. O nie, ona. O nie. Dobra, czy jesteś na dzisiejszej liście? Jest na dzisiejszej liście. To jest najgorsze, że ona jest na dzisiejszej liście. Okej, trzy kreski DDD, 69. Zgadza się, trzy kreski. Zgadza się. I to jest tak, i ty jesteś na apartamencie 0101. Dobra, 0101. Sprawdzamy. 1152. Ja dzwonię. 1152.
2, ale to musi być wkurzające dla tych ludzi, że jest taki stróż, który wszystko sprawdza dokładnie. Ale no dobra, jakby co się dziwić, są doppelgängerzy wśród nich. Dobra, Roman rozstę przy telefonie. Jest pana żona? Nie ma mojej żony. Nie ma, nie ma. Okej, czy wróciła? To się jeszcze okaże, czy wróciła. To się jeszcze okaże. Dobra, F01, sprawdzamy. 894569 894569 723651 723651. Okej, okay, big lips, zgadza się. Mole of the left cheek. Mole of the left cheek. Zgadza się. Round face, short hair. Round face, short hair. Tu się zgadza. Lois Stilnski. Sprawdźmy. Lois Stilnski. Wszystko się u pani zgadza. Więc coś tutaj ewidentnie musi nie grać. No nie wiem, dobra, wpuszczam ją. Co złego może się stać? No chyba z nią wszystko jest w porządku. Nie ma jej w domu, wszystkie dane się zgadzają. Wychodzi na to, że jest git. Ale pewności nie mam. O nie, znowu ona. Good day. O nie, tylko nie ona. Where is your ID? Here's my ID. Okay. DDD jest, data jest, trzy kreski. Ale ja już chyba taką wpuszczałem. DDD, trzy kreski. Raftelin. Raftelin mówicie, tak? F0304. Raftelin Kapucin. Zgadza się. Ale już taką wpuszczałem na pewno. 4258. Sprawdźmy. 4258. Na razie, co prawda, zabiłem jedną osobę, ale najważniejsze, że nie wpuściłem żadnego doppelgängera. Więc chociaż tyle, prawda? Chociaż tyle. Dobra, Alf speaking. Jesteśmy w apartamencie w tym momencie. No właśnie. Nie oczekujemy żadnych gości dzisiaj. Czyli to musi być, ona musi być doppelgängerem. Tylko pytanie jest następujące. Skoro wszystko się zgadza, sprawdźmy jej numerki jeszcze raz. F0304 568554 568554 593329 596 596329 596329. Dobra, zgadza się. Czyli wszystko się zgadza, jedyne co się nie zgadza to to, że już oni są w apartamencie. Okej. Okay. Wow! I'm a resident of this building, I went to do a normal human activities. Wyszłam z domu, żeby robić normalne ludzkie aktywności. Okej, okay. Może też na to powinienem patrzeć. Ej, to by się zgadzało. Wyszłam robić normalne ludzkie aktywności, no kto tak pisze? Kto tak pisze? 3312 3312. Czyli te teksty też trzeba czytać. Czy o, idę robić normalne ludzkie aktywności. No żaden człowiek tak nie napisze. Po prostu idę, nie wiem, do sklepu, idę do pracy albo coś w tym stylu. Dobra, skip. Dobra, do widzenia pani. Pa, pa. Klinik protocol completed. Możesz kontynuować swoją pracę. Z miłą chęcią. Z miłą chęcią będę ją kontynuował. Aha. Czy to już koniec tej zmiany? O! Hi. Robertski Pitchman. O, Pitchman przyszedł do nas. Nice. Ale to nie jest ten taki gorszy Pitchman. Jestem patron jest na drugim. On the first floor. No dobra, zgadza się. Zgadza się. Ale nie ma pana na dzisiejszej liście. No, nie ma pana na dzisiejszej liście. No, nie ma. Emergency at work. I miałem podobno wierzyć takim, że jakby musieli wyjść, bo by mieli jakby wypadek w pracy. Jest to całkiem logiczne, szczerze mówiąc. Dobra, gdzie ty mieszkasz, kolego? DDD 73 0102 0102. Okej, okay. 114652. Sprawdźmy. 114652 289730 289730. Long neck. Big. Without eyebrows, dobra. Big nose, house goat. Dobra, wszystko się zgadza, ja pana wpuszczę. Ale dam jeszcze, czekajcie, checklistę. Zobaczmy, my ID. No, twoje ID. Nie ma nic złego w moim ID. No. Co jest nie tak z moim wyglądem? Wyglądam przystojnie, tak jak zawsze. Moja entry request? A no to zobaczmy, co jest nie tak z tym. Wszystko jest okej. No dobra, wpuszczę cię. Obym nie żałował. Obym tego nie żałował, tej decyzji. Obym nie żałował tej decyzji. Aha. Czy jeszcze ktoś przyjdzie tej... Dobra, koniec zmiany, w końcu doczekałem się.
Chwila prawdy. Nie! Beloved neighbors of the lost of the city lost their lives. Oh my god, doppelgangers. Ten dziadek, pan Kapucin. Dobra, doppels you let in. Raftelin. Wrong nose. Oh! Zły nos, neighbors killed. Raftelin Kapucin, czyli pomyliłem się tylko tak naprawdę przy tym gościu. Zrobiłem mały restart gry i pojawiły się nowe wiadomości, a mianowicie lokalny farmer reportuje, a w zasadzie to informuje, że przybysze z innej planety kradną jego krowy. I oto oczywiście jest Chester. Tak więc co, kontynuujemy dzień czwarty i zobaczmy, kogo dzisiaj spotkamy. Jakich sąsiadów nam tutaj gra przyśle i którzy będą doppelgangerami, czyli kosmitami, a którzy nie, bo tu już dowiedzieliśmy się właśnie z tej informacji, że to są kosmici. Wyglądasz na wykończonego. No, ta praca mnie wykańcza. Jeżeli masz problem ze spaniem, pamiętaj, że możesz użyć serwis psychologiczny. A, czyli to jest jakby te chyba nightmare mode. Okej, to jest twoja dzisiejsza lista. Proszę bardzo, dziękuję, to kolejny dzień w pracy. Oczywiście już się wszystkim zajmę i ogarnę. Dobra, kto dzisiaj przyjdzie? Dzień dobry. Znowu ty. Oh my god. Dobra. Hi, whatever. Typowa studentka, co nie? Dobra. Logo DDD jest, zgadza się. Logo DDD jest, zgadza się, strzałeczki. Wszystko musimy sprawdzać. Dobra, F0204. Jesteś studentem. 1-3-2-6-9-6-9-8. Czyli tak, 1-3-2-6-9-8 5-3-4-4-6-2 5-3-4-4-6-2. Zmęczone oczy, dwa ponytailsy, mały nos. Zmęczone oczy, mały nos, dwa ponytailsy. Nos masz identyczny, więc się zgadza. Tutaj się też zgadza. 85 zgadza się. Wszystko się zgadza. Ale muszę czytać też to, bo to jest też ważne. Żyję tutaj, whatever. Wróciłam ze szkoły. Okej. Okay. Chyba mogę ci zaufać. Tylko pytanie jest jedno. Czemu nie macie na dzisiejszej liście? No właśnie. Czemu nie macie na dzisiejszej liście? Chwila, co jak kliknąłem? Dobra, inny video. Nie mam jej dzisiejszej, ponieważ musiałam wyjść, bo jest jakiś, był nagły wypadek. Okej, chyba mogę ci zaufać, ale na wszelki wypadek, tak na wszelki wypadek, zadzwonię F0204. Zadzwonię pod 1346. 1346. 1-3-4. No i oczywiście 6. Dzwonimy, zobaczmy kto odbierze. Miejmy nadzieję, że jej siostra albo mama i powie, że jej nie ma w domu, wtedy będę mógł ją wpuścić na legalu. Okej, okay, na czas speaking. Moja córka i ja jesteśmy teraz w apartamencie. Nie oczekujemy żadnych wizytorów dzisiaj. Excuse me. Ach, doppelgangerzy, po prostu, dobra. 3, 3, 1, 2. To się nam trafiło, co nie? To się nam trafiło, co nie? Wszystko było okej, wszystko było git. Poza jednym małym szczegółem, że już jest taka w domu. Idealny doppelganger, co nie? Dobrze, skontaktowałeś się z DDD. Grupa agentów zostanie wysłana do twojego budynku. Proszę czekać, aż rozpocznie się protokół czyszczenia. Dobra, wyczyszczono, pozbyliśmy się doppelgangerów, więc pięknie możemy kontynuować naszą pracę. I tak też zrobimy. Będziemy kontynuować naszą pracę, ponieważ chcemy zarobić minimalną stawkę. O, dzień dobry. Pierwszy raz panią tutaj widzę, to jest aż podejrzane. Mia Stone. No dobra, logo DDD jest, kreseczki są. To jest jakby najważniejsze i pierwsza rzecz, jaką sprawdzam. Jestem rezydentem tego budynku, przyszłam z mojej pracy jako nauczycielka. No faktycznie, wygląda jak tak typowa nauczycielka. Jest na liście, F0301, 0301. O nie, to jest żona Aftona, oh my god, dobra, trzeba ją dokładnie sprawdzić. 789564. 789564. 525115. 525115. Zgadza się. Jeżeli chodzi o wygląd, to musimy sprawdzić dokładnie. Długie włosy, mały okrągły nos, ma piegi, owalna twarz. Mały okrągły nos, ma piegi, owalna twarz i duże usta, tak? Teen eyebrows. Teen eyebrows. To są takie same? Takie same. No to ja bym nie powiedział, że to są teen eyebrows, ale okej, dobra. Dzwonimy do pana Afton. 1425. 1, 4, 2, 5. Jeżeli nie będzie jej w apartamencie, to znaczy, że jest prawdziwa. Ale zobaczymy, co powie nasz Afton. Dzień dobry, to dr William Afton speaking. Moi fiancé, to jest narzeczona. Okej, okay. Czy wróciła? Tak, wróciła. Właśnie ją będę tutaj wpuszczał, tylko jeszcze ostatnie jakby sprawy załatwię. Mia Stone.
Tak, Mia Stone, zgadza się, bo ona jest jeszcze narzeczoną jego, czyli nie jest Afton. Mia Stone, zgadza się. Mia Stone, zgadza się. Mia Stone, zgadza się, dobra, puszczam panią. Enjoy your stay. Okej, a tymczasem następna osoba, please. Proszę tutaj podejść i już sprawdzamy. Okej. Good afternoon. Wygląda pan podejrzanie, ale wygląda pan normalnie. Tak mi się wydaje. Dobra, Isaac Gauss. Okej. Ma bardzo duże brwi. Wydaje mi się, że aż za duże, jeśli chodzi o oryginał. Już sprawdzamy. Jest pan na dzisiejszej liście. F202. Dobra, F202. Mieszka sam. Ojej, mieszka sam. F332. Dobra. 3. Co? Jaki F332? Wait a minute. F7332. Czemu jest ten? Już mi się to myli. 7332. 7332. Ale jest zawsze szansa, że może być w apartamencie, więc warto zadzwonić i warto sprawdzić, prawda? Jestem też ciekaw, czy się stanie, jak ukończymy 7 dni kampanii. Bo to też jest jakby kampania, która jakby wprowadza nas do gry. Okej, nikt nie odebrał, spoko. Git, to mi się podoba. Jestem rezydentem tego budynku, wróciłem z mojej pracy jako repo. Strzałki w dół, DDD. Ej, kolego, co ty tutaj mi próbujesz? 3-3-1-2. 3-3-1-2. Patrz, jak chciał oszukać, no niewiarygodne. Jak chciał mnie urobić tutaj, strzałeczki w dół. No przykro mi, panie doppelgangerze, kopio, podrubo, źle to zrobiłeś. No, skontaktowałeś się z DDD. Wyczyszczono. Dobrze, proszę zabrać tych kosmitów tutaj, bo oni tutaj próbują się wetrzeć do budynku. Na szczęście nie ze mną te numery. Dobra, kolejna osoba. Kto tym razem? O, znowu ty? Znowu ty, wiesz co, przed chwilą widziałem cię, to identycznego gościa. Pokaż swoje ID i pokaż entry request. To jest jakby chyba najważniejsze. Dobra, strzałeczki do góry. Zapomniałem pokazać mojego... Jak już dzwoniłem do jego apartamentu, to wydaje mi się, że mógłbym go wpuścić tak o, co nie? Że jakby pewność 100%, że to jest on. Ale 7332, ale ja zadzwonię, bo to nigdy nie wiadomo. 7332, na wszelki wypadek, bo nie wiem, mam wrażenie, że gra działa tak, że on jak teraz jest, to się zmienia skrypt. Ale pewnie tak nie jest i to jest tylko moje wyobrażenie. Okej, nie odebrał, więc bardzo dobrze. Sprawdźmy jeszcze numerki, bo on też może być podróbą, co nie? 456985. 456985. 512-369. 512-369. Big eyebrows, big nose, prominent chin, big nose. No. Big nose, eyebrows, prominent chin. Wyglądasz jak najbardziej normalnie. A uszy są git. Nie ma jakichś dodatkowych, tutaj nie ma. Wpuszczam pana, nie ma co się zastanawiać. Jakby jest mała szansa, że to będzie doppelganger. Chyba, że trzeci taki przyjdzie, to wtedy bym się totalnie zdziwił. Ale chyba tak nie będzie. O! To pan. Good afternoon, witam. Kim pan jest? Proszę mi pokazać. Roman Stilnski. A to jest ten, dobra, już kojarzę. 68, zgadza się, w ogóle nie sprawdziłem daty na tamtym, ale chyba było w porządku. 3 kreseczki, okej, jestem rezydentem. Przyszedłem z mojej pracy jako public accountant, chyba ubezpieczyciel? Jakoś tak, nie mam pewności. Dobra, gdzie ty mieszkasz, powiedz mi. Mieszkasz w apartamencie 0101. 0101, okej. Big nose, zgadza się. Scar on the chin, zgadza się. Long face. One eyebrow. Tak, where's a hat? One eyebrow, where's a hat? Zgadza się. Sprawdzę jeszcze tylko numerki. 483924. 483924. 059684. 059684. Wszystko się zgadza, panie Romanie, ale jeszcze zadzwonię na wszelki wypadek do pana żony. 1152. Dobra. 1152. I zobaczmy, czy odbierze i powie, czy jej mąż jest w mieszkaniu, czy go nie ma. To jest bardzo ważna kwestia, którą trzeba oczywiście zweryfikować. Okej, Lois przy telefonie. Mojego męża nie ma w domu. Okej. Mhm, tak. Mamy pewność, że on jest prawdziwy. Tak, więc ja go wpuszczam po prostu. No co złego może się stać? Ja go po prostu wpuszczę i tyle. Dobra, zobaczymy. Czy będzie ktoś jeszcze dzisiaj? Pewnie będzie. O nie, ona. Nienawidzę tego. Dobra. Logo DDD. W ogóle nie trafiają się jacyś straszne potwory albo takie mega podrobione doppelgangery. Dobra, wróciłem z mojej pracy jako szef. F0204. Dobra, 0204. Sprawdzamy na początku numery. 789653.
7896536653 665413 665413. Numerki się zgadzają. Okej, okay, right eye. Okej, okay, blue. Ojej, te oczy, dobra. Prawe oko niebieskie, lewe zielone. Prawe nie. Prawe niebieskie. Prawe oko niebieskie, lewe oko zielone. Prawe oko niebieskie. To jest prawe oko. Nie, to jest prawe oko. Prawe oko niebieskie, lewe oko zielone. Dobra, dobrze jest, git zgadza się. Curly hair, she has freckles. Dobra, czyli ma piegi, okrągła twarz. Wszystko się zgadza. Poza jednym. Numer 1346. 1346. Dobra, zobaczmy, czy ktoś odbierze. Jakby pewnie odbierze jej siostra. I obstawiam, że ona będzie coś wiedziała na ten temat. I zobaczymy, co powie. Nacha speaking, okej. O, jesteśmy już w apartamencie. Okej, Nacha, tak? Wait a minute. Przepraszam, gdzie pani mieszka? F0204. O, i to ona jeszcze odebrała. Dobra, już się pozbywamy ciebie. 3, 3, 1, 2. To jest doppelganger. To jest ewidentnie doppelganger. Nie oszukasz mnie, doppelgangerze. Nie oszukasz mnie. Jestem pewien, że jesteś doppelgangerem. Dobra, skontaktowałeś się z Didi. No dokładnie tak, się po to dzwonię do was, żeby się z wami skontaktować i żebyście w końcu pozbyli się tych doppelgangerów, którzy próbują wtargnąć do tego budynku. Okej, okay, zobaczmy, jak to wygląda. Aha. Jej, posprzątali. Udało się, pięknie. Cleaning protocol został zakończony. Możesz kontynuować swoją pracę. Mogę już do domu, bo już jestem zmęczony, już mam dość. Już jest prawie 17. Dobra, jeszcze jedna osoba. Ktoś idzie jeszcze. Słyszę jak tupta. Oho! Good afternoon. Dobrze, logo DDD jest. Jesteś pisarzem, tak? Czemu nie pokazałeś ID? Bo zapomniałeś, tak? F0201. Trzy kreski DDD. F0201. Big eyebrow, prominent mustache, wears a hat. Zawsze nosi czapkę, tak? Zawsze nosi czapkę, round face, short hair. Round face, short hair. Zgadza się, wszystko jest ok. Przynajmniej tak mi się wydaje, że wszystko jest ok. Ale zadzwonię. 5123. 5123. Zobaczmy, czy jego żona odbierze. Może on już jest w apartamencie i może się okaże, że. O, jakaś niespodzianka. On już jest. Dobra, Gloria nam wszystko powie. Ok, no. Mojego męża nie ma w domu. Ok, dobra. Czy ja sprawdzałem numerki? Chyba nie sprawdzałem. Dobrze, trzeba to sprawdzić. F02. 778566. 778566. 219322. Zgadza się. No zgadza się. 71 rok. Zgadza się. Jeszcze ma pan ważny dowód. Czyli wszystko jest okej. No dobra, wpuszczam pana. Mam nadzieję, że się nie pomylę. Mam nadzieję, że się nie pomylę i że wszyscy sąsiedzi przeżyją. Chociaż ten jeden dzień. Oho. Dobra, kolejny. Nie sprawdziłem, czy był na liście. Był na liście, okej, okay, ty też jesteś na liście. Angus Cipriani. Tak się nazywa chłop, dobra. Okej. Okay. Tu się wszystko zgadza. Pokaż mi entry request, kolego. No, proszę, dobra. Jestem rezydentem tego budynku, z biznesmenem jestem. Nice, F0103. 0103. Mieszkasz sam, tak? 5513. Od razu dzwonimy. Nie ma co się zastanawiać. 5513. Jeżeli odbierze, to od razu tego wywalam, bo to jest doppelganger. Natomiast jeżeli nie odbierze, to znak, że jest prawdziwy. Nie odebrał. Okej, okay, czyli jesteś prawdziwy w teorii. Ale musimy jeszcze jedną rzecz sprawdzić, a mianowicie tak. Numerki się zgadzają. Te numerki musimy sprawdzić. Gdzie ty w ogóle mieszkasz? 0103, 0103. 565003. 565003. Zgadza się. 698845. 698845. Niby wszystko się zgadza, ale jeszcze appearance twój sprawdzimy. A mianowicie tutaj będzie appearance. Długa szyja, nosi czapkę. Ma wąsy i ma oczy. Nosi czapkę, zgadza się. Ma nos taki, zgadza się. Dobra, wpuszczam pana. Wydaje się, że wszystko jest chyba w porządku, ale to jest już kolejny dzień mojej pracy. Wyobraźcie sobie, że tak musicie przez cały miesiąc. Przez cały miesiąc tak ludzi sprawdzać. Koniec zmiany, jej! W końcu mamy koniec zmiany. O, local farmer, Chester, zaginął. Czyli udało mi się... Tak, udało mi się.
Nikt nie zginął. Okej, wszystkie jakiekolwiek informacje na temat Chestera proszę natychmiast zgłosić. Informacja może być nawet bardzo mała, ale bardzo pomocna, jeśli jego rodzina bardzo się o niego martwi. Okej, ciekawie, ale jakoś nie mamy tutaj, nie możemy kliknąć, to znaczy, że udało mi się i nie wpuściłem żadnego doppelgangera i wszyscy sąsiedzi żyją. Zaczynamy dzień numer 5. Miejmy nadzieję, że piątego dnia będzie łatwo, w miarę. Tomorrow is the weekend. No, zgadza się. O, ale my wciąż musimy pracować. O, potwory nie śpią, nie odpoczywają, tak samo jak DDD. Oto twoja dzisiejsza lista powodzenia. Dziękuję. Oczywiście, że sobie, o Jezu, ile ludzi. Dobra, ale dzisiaj tłum, bo jest piątek, ludzie wracają z roboty. Na weekend wracają. Hello. O, okej, okay, ciekawe. Margaret Bubbles, ja ciebie kojarzę, kiedyś cię sprawdzałem już, no. Okej, na trzecim piętrze drugiego tego, drugie, na trzecim tym, 6431. Ej, chwila, zaraz, to jest ona. Divided left eye, czyli ma leniwe oko, a ona nie ma, patrzcie na to. Tutaj, widać, że jej oko ucieka trochę. A tutaj nie. Ha! Mam cię, doppelgangerze cwany. Zbyt perfekcyjny. 3-3-1-2. Zbyt perfekcyjny doppelganger z normalnym okiem się trafił. Ale numer. Dobra. Oczywiście dzwonimy pod DDD. Skontaktowałeś się z DDD. Skipujemy to, bo wiemy oczywiście, co się wydarzyło. I wiemy, co się stało, tak? Że po prostu doppelganger aż za dobrze się zmienił w człowieka. No i naprawił oko pani. Więc no, łatwo było wyczuć, że jesteś zbyt idealny, doppelgangerze. Dobra, następna osoba. Okej. Okay. I w ogóle ona też nie była na liście, taka ciekawostka. Dobra. Entry request, proszę mi pokazać. Dobra, panie Cipriani. Wygląd jest normalny. Jak najbardziej. Logo DDD. Zgadza się. Logo DDD zgadza się. Jestem biznesmenem. Dobra, gdzie ty mieszkasz? Bo ja zapomniałem z wczoraj. 103 03 5513. Od razu dzwonię. 5513. Dzwonię od razu, bo jakby wiecie, może być tak, że on może już być w apartamencie i nie opłaca się sprawdzać numerków. A numerki się sprawdza najtrudniej, bo trzeba zapamiętać. Okej, nie odebrał, więc musimy sprawdzić. F01 i to jest tak, 565003. Ja zaraz się nauczę na pamięć tego. 5603 698845 698845. Dobra, long neck, wears hat, has mustache, small eyes, małe oczy. No ma małe oczy, jakby nie patrzeć, prawda? Ma małe oczy. 68 jest na liście. Wszystko się zgadza. Trzy kreski, DDD w górę. Agnus Cipriani. Dobra, wpuszczam pana. Wydaje się być w porządku. Jak najbardziej wydaje się być w porządku. Pewności nie mam, ale dobra, kto wie, co nie? Może jednak mam rację. Okej. Okay. Siema lub whatever. Dobra, DDD, zgadza się. Trzy kreski w górę, zgadza się. F0204, już sprawdzamy. 1346. Od teraz będę dzwonił cały czas jako pierwszą rzecz. Jeden, jaki był numer? Nie spamiętałem. F0 ile? Co? Gdzie? Już, bo już mi się mieli. 0204. 1346. Dobra, dzwonimy. 1346. Dobra, mam nadzieję, że ktoś odbierze i powie, że jesteśmy w domu, nikogo nie oczekujemy. Wtedy nie będę musiał się martwić. Ale chyba nikt nie odbiera. O! Nacza. Mojej córki nie ma w domu. Czy wróciła? To się jeszcze okaże. Musimy to zweryfikować, to by na pewno jest ona. Czy może to nie jest przypadkiem ktoś inny? Tak, może być. Dobrze. Która to była? Ty mieszkasz? 0204. I tak, 103-132-698. 132-698. 534-462. 534-462. Zmęczone oczy, dwa ponytailsy, mały nos, round face. Okej. Okay. Małe oczy, wszystko się zgadza. DDD. Chyba jest w porządku. Wydaje mi się, że jest w porządku. I mogę ją wpuścić. 85, okej. Okay. Tak, wpuszczam ją. Wydaje się, że wszystko jest z nią git. Nie widziałem jakichś takich dodatkowych rzeczy, które mogłyby sugerować, że to jest doppelganger.
O! Czy ja już ciebie przypadkiem nie wpuściłem dzisiaj? Chyba nie. Dobra, gdzie jest twoje ID? Czemu nie masz ID? Here's my ID. Dobra, coś będzie nie tak. Logo DDD. Szwerc. Trzy w górę, zgadza się. Trzy w górę, zgadza się. Okej, jestem modelką. Dobrze, jest 0104. Sprawdzamy. 0104. A, bo to były dwie siostry. Jedną siostrę ubiłem, teraz jest jedna. 6996. Okej. 6996. O Jezu, jaki numer mają trudny, ciężko wykręcić. Dobra, raczej nie odbierze jej siostra, bo jej siostry już nie ma, ona zginęła. Więc raczej to nie będzie siostra, no właśnie, tak też myślałem. Sprawdźmy numerki, czyli tak, 104 845323 845323 014956 014. Nie to, 014956. Wszystko się zgadza, ale sprawdźmy jeszcze to. Mole on the left cheek. Jop, zgadza się. Mały nosek, chuda, długa szyja. Mały nosek, chuda, długa szyja. Ma siostrę. Haha, już nie ma. Dobra, wpuszczamy ją. Okej, okay, lecimy z następną osobą. Zobaczmy, kto będzie kolejny. Nie ma siostry, bo ją ukatrupiłem niestety. Została tylko już jedna. O, znowu ty. Hi, hi. Okej. Robertski Pitchman. Dobra, trzy kreski są. Trzy kreski są, logo DDD. F0102. Okej, okay, zgadza się. Shoemaker, on robi buty, no dobra. Long neck, zgadza się. Without eyebrows. Big nose, has a goatee. I jop, zgadza się. Wszystko jest okej, okay, jakby, wszystko jest okej. Okay. 114652 114652 289730 289730. W ogóle wszystkie numerki się zgadzają jakimś dziwnym trafem. Dobra, zadzwonimy. 2668 2668. Zobaczymy, kto odbierze. Wszystko się okaże, kto odbierze. Bo jeżeli odbierze jego ojciec, czy ktokolwiek tam z nim mieszka i powie, że jest, to wtedy wiemy. Okej, okay, Albertski. Mojego brata nie ma w domu. Czyli jest duża szansa, że to jest twój brat. Dajmy na wszelki wypadek nie. My ID. Nie widzę niczego złego z moim ID. No. Co jest nie tak z moim wyglądem? Wyglądam przystojnie jak zawsze. My entry request? O. Wszystko z nim jest okej. Okay. No, jesteś na dzisiejszej liście. W sumie jesteś, dobra, wpuszczam go, nie ma co. Wydaje mi się, że... Tak, wpuszczam. No nie mam opcji, innej opcji nawet nie widzę, jak wpuszczenie go, bo wszystko się zgadzało, więc... Nawet nie ma co kombinować. Dobra, kolejna osoba. Znowu ty. Czy jesteś na liście? Jesteś, dobra. Logo DDD jest, numerki są... Logo DDD jest, numerki są, wszystko jest. Jestem biznesmenem. Dobra, F0103. Dobrze, 5513. Czy ja już takiego nie wpuściłem? 5513. Jego numer to ja już praktycznie na pamięć znam, szczerze mówiąc. No, jego numer to już praktycznie na pamięć znam. Dobra, proszę odebrać. Cypriani dzwoni. Speaking. Nie oczekuję nikogo dzisiaj, żadnych gości. Alarm, to on jest. Dobra, 3, 3, 1, 2. Okej, wszystko się wyjaśniło, proszę bardzo. Jesteś doppelgangerem. To już jasne, to już pewne. To już bardziej niż pewne. Dobra, skontaktowałeś się z DDD. Zgadza się. Skipujemy to, bo to już znamy. Ja już nie wiem, czemu chciałem to jeszcze raz przeczytać, ale jak już znamy, to po co. Dobra, możesz kontynuować swoją pracę. Mhm. Dobrze, papa. Kto kolejny przyjdzie? Proszę, niech to będzie ktoś normalny. Jak proszę kogoś normalnego, to przychodzi ktoś normalny. Dziwne. Good afternoon. Dobra, Steven Root Boys. Trzy w górę, jest data, jest. Trzy w górę, jest data, jest. F0303. Mhm. 4242. Dzwonimy od razu. 4242. Dzwonienie jest najlepsze, bo wtedy mamy pewność, że czy się kogoś wpuściło, czy się nie wpuściło. Tutaj będziemy wiedzieć. Dobra, zobaczmy, kto odbierze. Okej, Malko, czyli jego ojciec gada. Mojego syna nie ma w domu. No dobra, brzmi to dobrze. Czy wrócił? Brzmi to dobrze, że nie ma go w domu. F03, dobra. 5, 6, 5, 8, 4, 5. 5, 6, 5, 8, 4, 5.
4-5. 4-5-5-9-6-5. 4-5-5-9-6-5. Pilot. Duży nos, nosi okulary, krótkie włosy, mała głowa. Wszystko jest okej, wszystko jest okej, proszę pana. Ja pana wpuszczę, bo nie ma innej opcji, żeby tutaj było. Nawet na liście był. Więc raczej nie może być doppelgängerem, ale kto? O, nie! William Afton, tak? Okej. Okay. Where is your ID? Okej, okay. Dr. W. Afton. Jego trzeba dokładnie sprawdzić. To jest zawsze to samo, co nie? Trzy kreski, DDD. Dobra, niby się zgadza. Zadzwońmy do pana Aftona. Gdzie Afton mieszka? 0301, dobra. 1425. Mhm. 1425. Zobaczymy, czy jego żona odbierze. Jeżeli odbierze jego żona, no to już wiadomo, co się wydarzy, prawda? Żona Williama Aftona. No, proszę odebrać. Okej, okay, Mia speaking. A w zasadzie narzeczona, przepraszam. Okej, mojego narzeczonego nie ma w domu. Okidoki. No dobra, czy mogę mu zaufać? Numerki. Ja zweryfikuję. F0301. 250489. 250489. 656214. 656214. Wszystko się zgadza, więc on musi być prawdziwy. Jak nic, co nie? Mhm. Dobra, puszczam go. Wyglądu dokładnie nie sprawdziłem, ale wyglądał normalnie. Nie miał jakichś takich dodatkowych rzeczy, których nie powinien mieć, więc wydaje mi się, że wszystko powinno być z nim okej. Uuu, kolego. Ale ja już ciebie wpuściłem, wiesz? Dokładnie takiego samego gościa jak ty. 66. Dobra. Ojej. Dobra. 0303. Dobra, 4242. Sprawdźmy. 4242. No zobaczymy, kto odbierze. No na pewno ktoś odbierze, bo już takiego wpuszczałem dzisiaj. Dobra, zobaczmy. No, proszę odebrać. Steven speaking. Aha. Jesteśmy w apartamencie w tym momencie. Nie oczekujemy żadnych dodatkowych gości. No, bo pytanie, co jest z nim nie tak? Tutaj jest wszystko w porządku. Może numerki? Może numerki? F0303. 656845. 656845. 455965. 455. Wszystko się zgadza. Short hair, small head. A może on ma teraz dużą głowę? Nie, no taką samą ma. Nie mam pojęcia, ale 3312. Dzwonimy do DDD. 3312. Może to jest właśnie to, że po prostu on jest idealnym doppelgängerem, podróbą, kopią, ale jako już gra zalicza to jako doppelgängera. W sensie takim, że już ktoś jest w mieszkaniu. Że on jest kopią idealną. Może tak być. Okej, możesz kontynuować swoją pracę. Z miłą chęcią. Dziękuję za możliwość pracowania w waszej firmie. Kolejny dzień. Dobra, kto tym razem? No come on, bro. No trzeci raz? Trzeci raz? Nawet już go nie sprawdzam dokładnie. To nie ma sensu. DDD, Steven Root Boys F03. Jestem pilotem. No widzę, że jesteś pilotem. Ja to widzę. Jesteś na dzisiejszej liście. Tylko, że coś jest nie tak. Dobra. Już dwóch takich załatwiłem. 5, 5, 9, 6. Wydaje mi się, że wszystko jest okej. No to co jest w takim razie nie tak? Dobra. 3, 3, 1, 2. Nie mam pojęcia, to jest dziwne. 3, 3, 1, 2. Nie wiem, co tu się dzieje i czemu tak się dzieje, ale najwidoczniej... Najwidoczniej on po prostu jest podróbą, doppelgängerem. Dlaczego? Nie wiem, ja po prostu nie wiem. Nie, napiszcie mi w komentarzu, jeżeli wy wiecie. Bo ja po prostu nie wiem. Dobra, kontynuuj swoją pracę. Z miłą chęcią. Z miłą chęcią. Bo to już jest piątek. Piąteczek, piątunio. Jeszcze dwa dni. I jest, mamy zakończoną zmianę. Dobra, zobaczmy, czy coś się złego wydarzyło. O nie! O nie! Dobra, wpuściłem. Steven. Mole. O, czyli... Okej, czyli on miał jakiś dodatkowy pieprzyk albo coś. Root Boys, okej, czyli wpuściłem złego ojca. Doppelgängera. Wpuściłem doppelgängera, najgorzej. W sumie jakby nie patrzeć, to kampania jest dość trudna, tak więc zacznijmy sobie dzień szósty. A mianowicie, czemu jest trudna? Uważam, że jest trudna, ponieważ musimy przetrwać 7 dni i nie zabić ani jednego sąsiada. Też nie wiem, co się stanie, jak zabijem jakichś sąsiadów, bo w sumie to zrobiliśmy. Okej, you already know the protocol. Zgadza się, jest weekend, więc mam nadzieję, że...
Dobra, to jest twoja lista. Okej, okay, znowu dostaliśmy listę, więc fajnie. Tych ludzi mamy wpuszczać. Okej, okay, dobra. Ciekawe, czy w weekend będzie się działo coś więcej, coś złego. Dobra. Dzień dobry, pani Glorio, witam ponownie. Numerki się zgadzają, jest pani bankierem. F0201, dobra, 0201. 5123, od razu dzwonimy. To jest jakby najważniejsza kwestia, zapomniałem numeru. What? 201, dobra, 201. 5123, dobra. 5123. Dobra, zobaczmy, czy ktoś odbierze. To jest jakby najważniejsza rzecz, którą powinno robić się na samym początku. I mam nadzieję, że się nie pomylę i mam nadzieję, że nikt nie odebrał. Idealnie. Dobra, zgadza się. Sprawdźmy może numerki. Tak na wszelki wypadek. 698522. 698522. 341150. 341150. Round face, mole on the right cheek, short hair. Zgadza się. Round face, zgadza się. Czy jest pani na dzisiejszej liście? Jest pani na dzisiejszej liście. Więc wszystko się zgadza. DDD w górę. Pracuję jako bankier. Nikt nie odebrał. Chyba mogę wpuścić. Tak, numerki sprawdziłem. Nazwisko nie sprawdzam, bo raczej jest git. Data się zgadza. Dobra, wpuszczam panią. Co złego może się stać? Nie mam pojęcia, co złego może się stać. Miejmy nadzieję, że nie zginę. I miejmy nadzieję, że... O, znowu pani, tak? Hello. Lois Stiński. Okej, okay, sprawdźmy. Czemu nie masz entry requesta? Okej, okay, dobra, entry request. 3DDD, zgadza się. Byłam odwiedzić moją matkę. Okej, okay, pierwsze co to tak, musimy... Dobra, jak myślałem, że są 4, dobra, 01 01 01 01. Zadzwonimy do pana Romana pod 1152. 1152. Dobra, i zobaczmy. Mhm. Czy może teraz odbierze? Roman, okej. Okay. I? Mojej żony nie ma w domu. Dobra, dobra, dobra. Nie ma jej w domu. Czy wróciła? Jeszcze tego nie wiemy, czy wróciła. Weryfikujemy to właśnie. Weryfikujemy pana żonę. 89456. 89456. 9723651. Jakie długie? 9723651. Tak? 9723651. No zgadza się. No wszystko jest chyba w porządku, wie pani? Może jeszcze wygląd pani sprawdzę. Okej, okay, duże usta. Pieprzyk na prawym, na lewym policzku. Okrągła twarz, krótkie włosy. Zgadza się. Nie masz jakichś dodatkowych rzeczy, jakichś blizn? Nie ma. Dobra, wpuszczam panią. Miejmy nadzieję, że to był dobry pomysł, żeby ją wpuścić. A jeżeli zły, no to... No to mamy przerąbane jak zawsze. Dobra, o, znowu pitchman. Znowu pan pitchman. Dobra, trzy kreski w górę są, są. F0102. 0102. Sprawdzam numerki. 114652. 114652. 289730. 289730. Długa szyja, nie ma brwi. Big nose has a goatee. Zgadza się. Wszystko się zgadza, a numer, jak zadzwonię, to odbierze ktoś? 2668. 2668. Dzwonimy. Sprawdźmy, czy ktoś jest w apartamencie, czy też nie ma. Bo to bardzo ważna kwestia. Nikt nie odbiera. A nie, Albert odebrał, dobra. Mojego brata nie ma w domu. No dobra, skoro nie ma go w domu, no to wychodzi, że to musi być ten 73, zgadza się. Jak ja to przeoczyłem, kreseczki w dół. Okej. Nie wiem, jak to przeoczyłem, to chyba już po prostu zmęczenie, bo to jest mój piąty dzień, szósty dzień w pracy. 3, 3, 1, 2. 3, 3, 1, 2. Dzwonimy i musimy się go pozbyć, tego gościa, oszusta. No, kreseczkami chciał mnie pokonać, czyli moją najlepszą bronią, którą sprawdza się dosłownie w chwilę. Ja bym się pomylił przy najłatwiejszym zadaniu. Dobra, możesz kontynuować pracę. Okej, okay. Dzięki wielkie. Chętnie będę kontynuował moją pracę i mam nadzieję, że szybko ją skończę. Kolejna osoba. O! Proszę pana, coś panu wyrosło. Jaki słodziaczek. Słodziaczek robaczek z okiem. Co to ma być? O, wow. Dobra, czy jeszcze jakieś błędy są? Nie ma. Prócz tego robaczka.
3-3-1-2, dzwonimy. To mnie cieszy, dobra, 3-3-1-2. Cieszy mnie to, bo łatwo to znaleźć. Jakby gra się w tę grę głównie po to, żeby znaleźć jak najwięcej takich dziwnych postaci. Na razie dzisiaj nam się trafiły same jakieś zwykłe. Ale ta z tym robaczkiem to jest pierwsza, która była taka dość nietypowa. Dobra, możesz kontynuować swoją pracę. Chętnie będę kontynuował moją pracę, aby dowiedzieć się, co mnie tu jeszcze czeka. Dobra, kolejna osoba. Może w weekend teraz będą... O, wrócił pan, tylko że pan jest teraz normalny. Więc teraz wszystko się zgadza. Dobra, F0201. Sprawdzamy. 5-1-2-3. Dobra. 5-1-2-3. Dobra, zobaczmy, czy ktoś odbierze. Wydaje mi się, że już takiego wpuszczałem, ale to chyba w innym dniu. Takie mam przeczucie? Tak, to był chyba po prostu inny dzień. Dobra, Gloria odebrała. Idealnie. Nie ma mojego męża w domu. Okej, czyli wszystko się zgadza. Okej, kreseczki do góry, logo DDD. Kreseczki do góry, logo DDD. Zgadza się, wszystko się zgadza, pięknie. Więc możemy teraz na spokojnie sprawdzić jego numerki. Bo chyba numerków nie sprawdzałem, o ile się nie mylę. Tak? Tak, F01, F02. 01, chwila, 0201, dobra. 778566. Dziwne, 778566. 219322. 219322. Okej, wydaje mi się, że jest pan w porządku. No. Wpuszczam go. Nie ma wyjścia. Musiałem go wpuścić, bo wydawało mi się, że to jest jakby najrozsądniejsza rzecz, jaką mogę. O nie, znowu ona. Dobra, ID proszę pokazać, bo to jest pierwsze, co oczywiście pani zapomniała. I teraz tak, zdjęcie jest, 73, zgadza się. Strzałeczki do góry, wszystko się zgadza. Mieszkam na apartamencie numer 4 na drugim piętrze. Dobra, drugie piętro, apartament numer 4. 1346. Dobra, 1346. I w sumie nie sprawdziłem, czy tamten gość był na liście, ale dobra, tą sprawdzę chociaż. Chociaż tą sprawdzę, czy jest na liście. Czy wszystko jest okej, okay, czy ona jakby... Nie próbujemy to jakoś... nikt nie odbiera. Dobra, jest na liście. Dobra, a sprawdźmy wygląd. F02, dobra. Right eye blue. Prawe oko niebieskie, lewe zielone. Prawe oko niebieskie, lewe zielone. Dobra, zgadza się. Raczej tutaj wszystko się też zgadza. Tak na szybko sobie sprawdzam, bo już znam jej wygląd praktycznie na pamięć. Więc nikt nie odebrał, jest na liście, wpuszczam. No, nie ma co tutaj za bardzo przedłużać, nie ma co się jakby zastanawiać. Po prostu wpuszczam ją i tyle. Dobra, następny proszę. Pacjent. O nie, to ty znowu. Hi or whatever, dobra, okej, okay. Hi or whatever. Gdzie ty mieszkasz, powiedz mi? Powiedz mi, dziecko, gdzie ty mieszkasz? Logo DD, zgadza się, 0204. Mhm. O, to jest ta siostra chyba. Tak, studentka, zgadza się. 132698. Już sprawdzam. 132698. 534462. 534462. Zmęczony oczy, dwa ponytailsy. Mały nos, okrągła twarz. Dobra, dwa ponytailsy, zmęczone oczy, mały nos. Zgadza się, a jakbym zadzwonił do ciebie? 1346. Dobra. 1346. Z tego co pamiętam, to nikt nie odebrał, więc puściłem jej siostrę. Więc teraz jej siostra powinna być w środku. I teraz ona powinna odebrać, ta siostra, i powiedzieć dokładnie tak, że nie ma mojej córki w domu. Okej. Czy wróciła? Tak, wróciła. Nie musi się pani przejmować niczym. Pani córka wróciła. Jest logo DDD? Jest. Ale jakieś takie duże. Nie, tutaj zawsze było duże. Dobra. Chodź. Chodź, już mnie więcej nie denerwuj. Tak po prostu. Dobra, zobaczymy, kto teraz przyjdzie. Chwila prawdy. Czy to będzie Afton może? Nie, znowu Pitchman. Dobra, ID. Where is your ID? Zapomniałem pokazać. Jak zawsze. Jak zawsze. Logo DDD jest. Logo DDD jest. Dobra, pierwsze piętro, apartament numer 02. 2668. 2666. No i 8. No i dobra, zobaczmy, czy jest, czy go nie ma. Aha. Powinien odebrać jego brat. Albo i on. Nie, to jest kolejny dzień, to powinien ktokolwiek. Dobra, Arbercki odebrał, czyli jego brat. Mhm. Mojego brata nie ma w domu. Dobra, jest na liście. Nie ma go na liście. Dobra. Czemu nie ma pana na liście? Emergency at work. No dobra. Mogę zaufać chyba. Chyba mogę zaufać. Pewności nie mam.
Ale dobra, zaufam, że miał jakiś tam wypadek w pracy. No jasne. Pewnie jest doppelgangerem, tak znając życie. 0102. Dobra, 114652. 114652. 289730. 289730. Dobra, wpuszczam go. Wydaje mi się, że on jest w porządku. No bo jakby. Chyba tak. Musi być w porządku. Nie widzę innej tutaj możliwości. Chyba, że się pomyliłem. Nie, dobra, znowu ty. Co tym razem? Hello. Dobrze, logo DDD jest, zgadza się data. Uuu, dwie kreseczki na logo DDD. Koleżanko. 3, 3, 1, 2. 3, 3, 1, 2. Jesteś wścibskim doppelgangerem, który próbuje wejść do tego budynku. A jestem stróżem tego budynku i cię nie wpuszczę. Ta jedna kreseczka cię zgubiła. Dobra. Cleaning protocol completed. Świetnie, fantastycznie. Możesz kontynuować swoją pracę. Jasne, nie ma problemu. Co tylko, że jest mały problem, że dostaję bardzo mało i muszę pracować weekendy. I to jest największy minus tego wszystkiego. Ale ty nie masz twarzy nawet. A ty nawet nie masz twarzy. Co ci się stało? Co ci się stało w twarz? Okej. Sprawdźmy, przesłuchaj. Aha. Dla takich chwil się gra w tę grę. Blu. 3, 3, 1, 2. Ej, to mnie tak rozbawiło. Bo tak głupie. Blu. Jak to jest teraz ten nowy mem z kosmitą na TikToku. Nie wiem, czy widzieliście. Jest to bla 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 bla. Nie wiem, czy dobrze to powtórzyłem, ale wyświetla mi się to co chwilę. Dobra. Proszę wyczyścić, proszę zabrać tylko kosmitę tutaj. Nie, to było bla 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 bla. I takie są obrazki, jak kosmici niszczą ziemię. Piękne, po prostu piękne na TikToku. Dobra, uwaga, chwila prawdy. Ostatnia osoba, czy to już koniec zmiany? Jest, koniec zmiany! Zobaczmy, co tutaj, kto zginął. Nikt nie zginął! Chester został porwany przez kosmitów. Został porwany przez kosmitów, przynajmniej tak twierdzi. Musimy się wiele nauczyć. Okej, jego rodzina, że przeżywa traumę przez to, że wcześniej zaginął. Tak więc co, przed nami ostatni dzień 7 kampanii. No to zaczynamy dzień 7 i zobaczmy, co czeka mnie ostatniego dnia naszej cudownej kampanii. Jakie potwory się pojawią teraz? Okej, good afternoon. Dzień dobry wieczór. Ostatni dzień tego tygodnia. No, zgadza się, jutro też. To jest dzisiejsza lista. Powodzenia. Coś czuję, że ostatniego dnia naprawdę wydarzą się dziwne rzeczy. Ale takie mam dziwne przeczucie, ale kto wie. Dobra, kto wejdzie? Proszę. Ha, hello. Wygląda pani normalnie, bardzo normalnie. Dobra, trzy kreski, logo DDD jest, 69 jest. Trzy kreski, logo DDD, F011. Sprawdzamy. 1152, dzwonimy. 1152. Zobaczmy. Jestem ciekaw, co się tutaj wydarzy. I kto odbierze? Nikt nie odbierze, bo nie ma nikogo w domu. To mi się nie podoba. Dobra, 0101 894569. Nie. 894569, zgadza się. 894569. 723 651. 723-651. Big lips, mole of the left cheek. Zgadza się. Round face, short hair. Round face, short hair. No nie wiem, czy to są short hair, nie powiedziałbym. Ale powiedzmy, że wierzę i powiedzmy, że się zgadza. Nikt nie odebrał, numerki są. Nazwisko jest, dobra. Chyba mogę panią wpuścić, tak mi się wydaje. A przynajmniej tak mi się wydaje, więc puszczę. I najwyżej... No co złego może się stać? Jestem ciekaw, jakie będzie zakończenie kampanii, bo to jest jakby chyba najważniejsza kwestia tejże fascynującej gry. Hello. Dobrze, ID. Proszę pokazać ID. Dobra. DDD jest. DDD jest. Strzałeczki w górę. F0204. F0204, tak? 04. Okej. Prawe oko niebieskie, lewe zielone. Lewe zielone. Tak, a prawe niebieskie. Zgadza się. Wygląda pani całkowicie normalnie. A nos? Nos też ma pani normalny. To jest dziwne. 789653.
7, 8, 9, 6, 5, 3. 665-413. Zgadza się. Ale zaraz zadzwonimy pod 1346. 1346. I zobaczmy, czy ktoś odbierze, bo to jest to, co musimy sprawdzić. Jakby to jest nasza praca. Wiecie, jak to jest. Jak się pracuje, to trzeba dokładnie pracować. Anastasia odebrała, okej. Mojej mamy nie ma w domu. Dobra, whatever. Whatever, mówisz, tak? Whatever. Czyli ona jest w domu. Czyli wychodzi na to, że... Wait. Ona mieszka w 0204. A, to ta odebrała, czyli ona jest. Jak taką spotkam, to już jestem pewien, że... Dobra, w ogóle tak, jesteś na liście. Dobra. Puszczam. Co złego może się wydarzyć? Ostatnie dwa dni się nie pomyliłem ani razu, więc już dochodzę do coraz lepszej wprawy. Chociaż no, przetrwać 7 dni no nie jest łatwo. Dobra, dzień dobry. Czy ty jesteś Mia Stone? Tak, jest. To jest narzeczona Williama Aftona, zgadza się. Teacher, nauczycielką jest. F0301. Dobra, long hair. Small round nose. Ma piegi, owalna twarz. Thin eyebrow. Zgadza się. Wszystko się zgadza. Kolczyki, włosy. A twarz? Twarz ma jakby taką grubszą. Oval face. Owalna twarz. Siu. Nie, taka sama jest. Dobra, to ja coś mi się wydaje. Sprawdź się 78. Zgadza się. Sprawdźmy jej numerki. Czyli tak, 798564. 789564. 564. 525115. 525115. Okej, zgadza się. Chyba mogę ją wpuścić, skoro... Ej, chwila. 1425, nie zadzwoniłem. 1425. To jest bardzo ważna kwestia, bo może odbierze Afton i powie, nie ma mojej narzeczonej, albo że jest moja narzeczona. I wtedy się dowiemy, co nie? Nikt nie odbiera. Dobra, jest pani wolna. Może pani wejść. To mój ostatni dzień, ostatnia zmiana, więc jakby nie będę się przejmował tym, czy kogoś puszczę, czy nie. Oh no. Oh no! Oh no! Dobra. Wszystko jest okej. Z moim ID. Okej, entry pass. No dobra. Czy ja właśnie zabiłem narzeczoną Williama Aftona? F0301. Dobra, F0301. 789564. 789564. 525115. 525115. Długie włosy. Nos ma inny. Jo, ta ma inny nos. Patrzcie, ta ma taki owalny w dół, a ta ma taki szpiczasty. Jap. Oval face. Tak, dobra. A ty masz inny nos. Okej. 3312. Dobra. Dobrze się dopatrzyłem, co nie? Że coś jest nie tak z jej twarzą. Jakby wydawało się, że wszystko jest okej, okay, ale... Nie do końca byłem pewien, a tu się okazuje, że o, jednak to nos ma troszeczkę inny. Dobra, skontaktowaliśmy się, proszę usunąć tego kosmitę, dziękuję za wykonanie protokołu. Możesz kontynuować swoją pracę, z miłą chęcią, uwierz mi, z miłą chęcią. To teraz, boję się. Oblo. Dobra, ID, proszę pokaż ID. Albercki Pitchman. On chyba nigdy się tutaj nie pojawił. Takie mam wrażenie. Dobra, gdzie ty mieszkasz? 0102. 0102. 2668. Dzwonimy. 2668. Dzwonimy, bo no jakby nie ma wyjścia. Musimy zadzwonić. Ktoś odbierze? No, ktoś odbierze czy nie? O, Albercki. Speaking? My brother is not at home. Ale ty jesteś Albercki. Dzwonię jeszcze raz. 0102. Co? Robercki albo Albercki. 2668. 2668. Albercki musi odebrać, prawda? To jest Albercki. Dobra, kto odbierze? To jest tylko ta kwestia kto. Czy Albercki odebrał? No, Albercki odebrał.
I ty jesteś alberski. Dobra, jesteś doppelgangerem jak nic. 3, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2. Dobra, to jest jakby doppelganger. No widzicie co on, widzicie co on kombinuje i co zrobił. To jest głupie, ale okej, dobra. Skontaktowaliśmy, proszę usunąć go. Proszę go usunąć jak najszybciej. Dobra, you can continue your job. Z miłą chęcią. Czas na kontynuację naszej pracy. I? Kto tym razem? Ktoś normalny? O nie, dobra, znowu ty. Entry request. Czemu wy nie pokazujecie tych entry requestów? Nie rozumiem tego. Dobra, pyk. Logo DDD jest 104. 104 6996. Dobra, 6996. Ale się długo ten numer wybiera. To jest najgorszy numer ever. W sumie gorszy byłby jakiś, nie wiem, 9889 albo 49. Najgorszy byłby, ale ten i tak jest dość. No nikt nie odbiera, bo jej siostra już dawno temu niestety odeszła w niepamięć. Okej, okay, dobra, to teraz tak. 0104 845 323. 845 323. 014 956. Okej, okay, wszystko się zgadza. Numerki się Leonois. Leonois Sferchytyz. Sferchytyzy, zgadza się. 80. Wszystko ma pani aktualne. Logo DDD też. A wygląd? Appearance. Okej, okay, na lewym policzku ma. Zgadza się. Mały nos, zgadza się. Slim long neck. Slim long neck. Okej, okay, wpuszczam panią. Nie mam wyjścia, bo jej siostry i tak nie ma, więc nie ma kto sprawdzić, czy ona jest prawdziwa, czy jest doppelgangerem. Dobra, kto tym razem przyjdzie? O! Znowu pan, ale jest inny dzień chyba. Dobra, my ID. Dobrze. Wygląda pan całkiem normalnie. 0201. 0201 5123, dzwonimy. 5123. To jest prosty numer, 5123. Wybieramy i po prostu sobie dzwonimy, dobra? Aha. Hello, hello, Gloria speaking. Czy jest pani mąż może w domu? Jest w domu. O, dobrze, rozumiem. Nie oczekujemy żadnych wizytorów. To niezły doppelganger. To niezły, 3312. Dobra, 3312. Ale chciał oszukać, to niewiarygodne. Niewiarygodne po prostu. No, dobra. I uwaga, uwaga. A, skontaktowałeś się z DDD. Bye bye, dobra. Chyba wydaje mi się, że dobrze zrobiłem, bo jakby był już w domu, więc jakby no nie ma opcji, żeby ten był podrabiańcem. Chyba, że tamtego wcześniej wpuściłem był podrabiańcem, a ten był prawdziwy. I zabiłem sąsiada kolejnego. Jest taka możliwość. O, dobra. Hi or whatever. Czy ty przypadkiem... Dobra, strzałki w górę, strzałki w górę. 0204. 0204. Czy ja już przypadkiem... Dobra, 1346. 1, 3, 4, 6. Wydaje mi się, że już puściłem ją, że ona była w mieszkaniu i mówiła, że jej mamy nie ma. Ale nie wiem, czy to było dzisiaj, czy to było w innym dniu. Nacha speaking, okej. Okay. Jesteśmy w apartamencie. O, okej, okay, okej, okay, dobra, dobra. To jest dla mnie znak, to jest dla mnie znak. Że nawet, że tam nos masz jakiś inny chyba. A sprawdźmy. Nos. Nie macie w ogóle na dzisiejszej liście. Whatever. 3, 3, 1, 2. Pozbądźmy się jej. 3, 3, 1, 2. Pięknie. Ale jest potężny update. 7-dniowa kampania i tryb nieskończoności. Jestem ciekaw, jak ten endless mode będzie działał. Więc jeżeli zostawicie dużo łapek w górę, to nagram dla was też endless mode'a. I zobaczymy, ile uda mi się tam przetrwać. Bo chyba tam będzie do pierwszej wpadki. Tak mi się wydaje. Dobra, możesz kontynuować swoją pracę. Mhm. Z miłą chęcią. Kto jeszcze przyjdzie? Na pewno ktoś jeszcze przyjdzie. William Afton. Wiedziałem. Doktor W. Afton. Strzałki w górę są? Są. 71. Zgadza się. 0301. Sprawdzamy. 1425. Od razu dzwonię. 1425. 1425. Dobra, i zobaczmy. Zobaczmy. Kto odbierze? Aha. Mia speaking. Dobra, odebrała. Nie ma narzeczonego w domu, czyli Aftona nie ma w domu, tak? Ale ja go muszę zweryfikować, bo jego trzeba zawsze dwa razy weryfikować.
0301 250489. Dobra, 250489 656214 656214. Okej, okay, takież masz brwi. Zgadza się. Okulary, krótkie włosy. Okulary, krótkie włosy. Okrągła twarz. Round face. Square head. Round face and square head. No, chyba git. Chyba git. Nie wiem, nie wiem. Ja po prostu go sprawdziłem i miałem takie. Dobra, to chyba jest on, to chyba jest on. O! Oh! Proszę pana, ale panu wyrosło oko na twarzy. Sprawdźmy, co jest appearance. Co jest nie tak z moim wyglądem? Wyglądam tak, jak zawsze wyglądałem. No nie do końca, no nie do końca. 3, 3, 1, 2. Oko mu wyrosło, po prostu wyrosło mu dodatkowe oko. Tak o, po prostu, co nie? Na twarzy, jedno dodatkowe, do patrzenia jakoś tam w oddali. Dobra, udało się, skipujemy i zobaczmy, co się stanie. Klinik protocol completed, możesz kontynuować swoją pracę. Czy to nie był już ostatni, jakby, ostatnia osoba, którą miałem sprawdzić dzisiaj? A? Nie? O! Dobra, jesteś na liście, jesteś. Obstawiam, że musisz być tym prawdziwym. Bo skoro przed chwilą był nieprawdziwy, to teraz będziesz prawdziwym, prawda? Tak, ale sprawdzę, ja sprawdzę i zweryfikuję. Dobra, 0101. I to jest tak, 483924. 483924 059684 059684. Okej, okay. Ma bliznę, ma bliznę. Wszystko się zgadza, logo DDD. Aha. Wszystko jest git. Jak najbardziej. Chyba, tak mi się wydaje. Big nose, long face, wears hat. Nosi czapkę. Ale zadzwonię, zadzwonię jeszcze pod ten, pod numer 1152, na wszelki wypadek. 1152. Zadzwońmy i przekonajmy się, czy aby na pewno to jest ta osoba, czy to nie jest doppelganger jakiś, podrabianiec, podróbka i tak dalej. Okej, okay. Hello, Lois speaking. Mhm. Nie ma go w domu. Okej, okay, dobrze. Czy on wraca? Tak, wrócił. Nie ma się pani co martwić. Pani mąż właśnie wrócił. Ja go wpuściłem osobiście do tego budynku. Czy to był dobry pomysł? Nie wiadomo. Okej. Okay. Jeszcze jeden? Hi, cześć panie Pitchman. Może byś pokazał ID i entry request? Aha. Dobra, strzałki w górę. Dobrze. Robertski Pitchman. Trzy strzałki górę. 0102. 0102. Dzwonimy. 2668. 2668. Ale wydaje mi się, że jego brat już był i mówił, że nie ma tego Robertskiego w domu, jest tylko ja, jestem Albertski. Tak przynajmniej mi się wydawało, że tak powiedział, więc zobaczymy. Albertski spi. Dobra. Czy twój brat jest? Nie ma go w domu. Okej, okay, idealnie. Idealnie. 0102. 0102 i sprawdzamy. 114652. 114652 289730 289730. Long neck without eyebrows, big nose has a goatee. No, zgadza się, wszystko się zgadza idealnie. No nic więcej, nic dodać, nic ująć. Wszystko zgadza się idealnie. I teraz pytanie, czy to był ostatni? Ho! Wow, panie Milkman, dawno się nie widzieliśmy, że tak powiem. Nie spodziewałem się pana tutaj. Pokaż. Humn. Okej. Okay. Jest na liście? Nie ma, nawet nie macie na liście. Nawet cię nie ma na liście, chłopie. Co jest grane? Czemu on ma oczy jak katnap? Dobra. 3312, szybko. 3312. To jest jakiś koszmar. Ten chłop jest jakimś koszmarem. Co to w ogóle ja. Nie, dobra, musimy się go pozbyć, szybko. Ja już nie chcę tu pracować, mam dość. Mam dość tej pracy. Dobra, protokół został ukończony. Możesz kontynuować swoją pracę. Proszę, mogę już do domu? Błagam, bo ja już mam dość. Ja już mam naprawdę dość. I to był ostatni, prawda? Jap, to był ostatni tej zmiany. Najgorszy na końcu się pojawił. Najgorszy. Companies to Mary. Okej, okay, doppelganger złapani.
Okej, wpuściłeś dwóch doppelgängerów, zabiłeś pięciu sąsiadów, paycheck. Ale dobrze poszło, szczerze mówiąc. Dobrze poszło, jeżeli chodzi o rekordy. Zdobyłem jakiś złoty medal, ale więc też jakby spoko. Ale niestety, jak widzicie, wpuściłem dwa doppelgängery i zabiłem pięciu sąsiadów. Więc jeżeli chcecie kolejny odcinek z tej gry, to zostawcie łapkę w górę, to poprawię swój wynik w następnym odcinku.